taka dość ciekawa okazja, żeby zobaczyć te spektakle w przestrzeniach fabryk. To nie chodzi tylko o to, że to są fantastyczne, ciekawe przestrzenie, ale chodzi też o to, że z pracą w tym miejscu i w takich warunkach wiąże się też to, jak wyglądają te spektakle. Ja taki podam przykład spektaklu, który już był grany wielokrotnie w Łodzi i właściwie w Łodzi czuje się najlepiej. Spektaklu, który będzie kończył festiwal, czyli Tehillim Psalmy. To jest spektakl, który się dzieje we wszystkich fabrykach i stanowi taką podróż przez te hale fabryczne. Ten spektakl był grany już w różnych bardzo dziwnych miejscach w Polsce. W zburdelizowanym kościele, w zajezdni tramwajowej, w ruinach getta, w najróżniejszych dziwnych miejscach, jakie można sobie wyobrazić. Ale właśnie tutaj, w tej przestrzeni on się czuje najlepiej i tutaj powstał i z myślą o tej przestrzeni powstał. Powiem jeszcze o tych spektaklach, które ja reżyseruję, bo to wiem najlepiej, co z nimi będzie. Będziemy też pokazywać spektakl Odpoczywanie, spektakl o Wyspiańskim, który ma dla mnie takie dość duże znaczenie ze względu na to, że on rozpoczął naszą przygodę z komentowaniem polskiej tradycji romantycznej, co też jest jakimś tam wątkiem w pracy Chorei dosyć istotnym, wydaje mi się. I Odpoczywanie będzie też pokazywane w takiej przestrzeni, której jeszcze tutaj nie było spektaklu. Tak zupełnie premierowa przestrzeń. Zapraszam wszystkich, bo za chwilę wszystko to pójdzie do remontu i potem już będzie zupełnie inne. A to jest ostatnia okazja, żeby to zobaczyć właśnie w takiej rough formie, surowej. I co jeszcze? Właściwie to należy sobie kupić karnet i zamówić jakiś, nie wiem, namiot rozbić tutaj po drugiej stronie, czy bo to się cały czas coś będzie działo. Od 12 do... Od 13, przepraszam. No właśnie. Od 13 do 22 to właściwie przez cały czas są wydarzenia. To są wydarzenia, częściowo spektakle, które powstały w Chorei, częściowo spektakle, które były koprodukowane przez Choreę, w których brali udział aktorzy Chorei, a częściowo spektakle, które powstały zupełnie niezależne, ale jakoś tam sposobem traktowania, podejścia do teatru jakoś się wiążą, rozmawiają z tym, co tutaj w Łodzi, a wcześniej jeszcze w innych miejscach, w których Chorea działała, co zostało wypracowane przez te 6 lat. To jest pierwsza retrospektywa Chorei i z tego względu myślę, że to zasługuje na duże zainteresowanie, bo jest to sytuacja wyjątkowa, żeby tak dużo spektakli na przestrzeni tak dużego okresu czasu powstających, żeby reaktywować. Więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby zobaczyć to razem i zobaczyć, w co się ta układanka bardzo kolorowa składa.